To bardzo prosimy panią radną Magdalenę Basarę o parę słów. Dawno mnie nie było u państwa, może jestem w zastępstwie. To znaczy, wiem, że państwo oczekiwaliście na spotkanie z panią Kasią Matusik-Lipiec. Ona niestety została wezwana do Warszawy i nie może dzisiaj uczestniczyć w państwa sesji. Ale tak mi obiecano, że na pewno będzie i na pewno będzie z państwem trzeba porozmawiać. Też wiem, że państwo chcieliście dowiedzieć się czegoś więcej o planach zagospodarowania, o tym, co się będzie działo, szczególnie na części nazywanej Młynówka Królewska. I mam zapewnienie od pana Stołowego, że na pewno do państwa też przyjdzie i niestety jestem tylko ja, a ja mam tego rodzaju informacje. Ostatnio, kiedy dostawałam maile odnośnie problemu związanego z parkiem Apollo, to byłam u pani prezydent Koterby pytać się, jak to w zasadzie jest i jak to będzie wyglądało. Wtedy były informacje tego rodzaju, że mam odpowiadać wszystkim zainteresowanym, że przypuszczalnie UZSRC nie zostanie wydane. Nie mogłam powiedzieć, że tak się stanie, bo to było jeszcze przedwczesne. Zresztą z panem rozmawialiśmy także z panią prezydent Koterbą. Problem jest oczywiście tego rodzaju, że może brak wyobraźni, w każdym bądź razie jakoś plany zagospodarowania dla kilku dzielnic nie są robione, bo nikt się nie wyobraża tego chyba, że w ogóle deweloper może wystąpić o próbę zabudowania tamtego otoczenia parku, prawda? No ale fakt jest faktem. Faktem jest także i wasza ulica Kijowska, która jest, ma taką inwestycję, jaką ma. I w związku z tym na pewno te miejsca, które są już zabudowane, ale które mogą być na przykład nadbudowywane, trzeba by było chronić, tak samo jak i części związane z zielenią. W tej chwili jest taki czas, że jest właściwie finiszowane sprawy studium zagospodarowania i wszelkie plany, wszelkie prace nad planami zagospodarowania przestrzennego są wstrzymane. Było mówione w ten sposób, i ja też miałam takie informacje, że to studium zostanie uchwalone w czerwcu, ale tak się nie stało. Ono dopiero jest wyłożone i plany, że zostanie uchwalone, są przewidywane, że to nastąpi mniej więcej w miesiącu grudniu. Takich obszarów jak wasza dzielnica jest trochę w Krakowie, więc w związku z tym radni na pewno będą popędzali, jeżeli tak można powiedzieć, zespół pracujący na studium i wtedy rzeczywiście jest czas na to, żeby to studium zostało, żeby plany zagospodarowania zostały zgłaszane. Wiem, że od pana przewodniczącego, że państwo dzisiaj chcecie taką uchwałę podejmować, bardzo dobrze, bo to jest przyczynek do tego, żeby już właśnie zacząć działać. I także przykro mi, że tak się wydarzyło, że mnie długo nie było, ale wasze sesje są takie, powiedziałabym, mało kontrowersyjne, że ja nawet nie mam co głosu. Tak, dlatego też nie przychodzę może czasami, że wszystko jest takie uporządkowane, ale też miałam tam parę różnych kłopotów. Postaram się troszeczkę bardziej działać na rzecz państwa. W każdym bądź razie jakieś, jakby były jakieś problemy i właśnie różne uchwały, to ja bym prosiła jednak, żeby tam przysłać te ważniejsze, w których trzeba coś zadziałać, żeby zostały zrealizowane, przysłać im po prostu na maila. I takich rzeczy istotnych, to też chciałam państwu powiedzieć, został rozstrzygnięty przetarg i ma być realizowana teraz nakładka na ulicy Lea wreszcie, ale w zasadzie żadne z tych nakładek, które myśmy zgłaszali, że mają być zrobione, to jeszcze nie były realizowane, także proszę się nie denerwować, jest to jako czwarte zadanie z kolei
więc w związku z tym w wymienianych ulicach, więc na pewno zostanie zrealizowane. Natomiast to, co mam z takich smutniejszych wiadomości, to od 2 tygodnie temu i dzisiaj na Komisji do Spraw Ustroju próbowaliśmy rozstrzygnąć, wyjaśnić sprawy współpracy dzielnic z ZIKIT-em. Została rozwiązana komórka współpracy do spraw dzielnic i wiadomo, że jest kłopot, bo właściwie nie, o ile jeszcze etap planowania zadań jest jakoś jaśnie zdefiniowany, o tyle już problemy z realizacją właściwie nie wiadomo za bardzo do kogo zgłaszać. Dlaczego mówię, że nic dobrego? No bo z tym zdaniem zgodził się obecny pełniący obowiązki dyrektor, pan Marcin, ale to nic z tego nie wynika, prawda? Żadnych, a co gorsze, tak jak powiedział, został, na pewno będzie pełnił swoją funkcję przez 3 miesiące i w tym czasie żadnych zmian się nie podejmie organizacyjnych, więc jak gdyby sprawy dzielnic dalej wiszą w próżni i z realizacją jest dość duży kłopot. W związku ze sprawami liczenia zadłużenia miasta i tam różnych wskaźników została podjęta decyzja, że dzielnice muszą wykonywać swoje zadania bieżącego utrzymania i inwestycyjne dzielić w proporcji 35%, 65% zadania bieżącego. Dla mnie osobiście ubieranie dzielnicy w jakieś większe inwestycje jest rzeczą zdrówną, bo po prostu dzielnica nie ma tylu pieniędzy, żeby móc takie rzeczy organizować. I dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu, jak przekazałam tabelkę, ale to wcale z informacjami odnośnie środków, jakie są zaangażowane, ale myślę, że będzie pan przewodniczący zadzwonił do ZIKIT i wtedy lepiej się dowie, jak to jest. W każdym bądź razie dzisiaj na tej komisji do spraw współpracy z dzielnicami zostało powiedziane w ten sposób, że z globalnej kwoty 14 milionów, 8 milionów jest niepewnych, czy zostanie wykonanych, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne. Ja mówię globalnie w skali Krakowa. I niestety na tej komisji był też obecny skarbnik, który w razie na nasze pytanie, czy będzie opiniował pozytywnie takie przypadki, że państwo na przykład nie udało się zrobić jakiejś tam inwestycji i chcecie, żeby te środki przesunąć na zadania bieżące, na jakieś remonty, odpowiedział wyraźnie nie, nie będzie. Więc jest to duży problem, nie wiem jak się to wszystko skończy, na pewno jakieś tam działania będę podejmować, ale w każdym bądź razie no, sprawa jest niewesoła. I to jest nie pierwszy rok, bo w poprzednim roku też, jeżeli chodzi o wskaźnik, też mówię globalnie, o wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych dla dzielnic, to on wynosi dla całego Krakowa 64%. Czyli ten problem z tymi zadaniami inwestycyjnymi był w zeszłym roku, a na pytanie, jak to można odwrócić, żeby było inaczej, otrzymałam odpowiedź, dać mniej środków na dzielnicę. No to jest po prostu nierzędne chyba droga. Więc no takie, dlatego mówię, że mam, nie są to dobre wieści i mam nadzieję, że państwu no, uda się przypilnować tych zadań inwestycyjnych waszych, żebyście je zrealizowali. Nie dowiedziałam się i obiecuję, że się dowiem, na pewno teraz będą rozstrzygane przetargi związane z termomodernizacjami szkół. Nie wiem, jaka jednostka jest, bo tak żeśmy się starali, żeby z każdej dzielnicy była jedna jednostka. Nie wiem, która szkoła, czy jest jakaś przeznaczona, ale się dowiem i też dam znać. No. Bardzo dziękujemy. Pani radna mówi, że jest mało
że bywa rzadko u nas, a ja muszę powiedzieć wręcz odwrotnie. Pani radna jest... Nie za często. Mało tego, jest radną, która jest właściwie jedyną, która przychodzi do naszej dzielnicy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszymy się, że utrzymuje łączność z nami, bo jest to nam bardzo potrzebne. Tak. Także bardzo dziękujemy za te informacje i za te wsparcie, które nam okazuje przy różnego rodzaju inicjatywach, które dzielnica przedsiębierze. Jeszcze ja mam takie jedno pytanie odnośnie tego podziału 65 do 35, bo to zostało, to nie jest sformalizowane nigdzie, prawda? To zostało pismem narzucone przez skarbnika i tak naprawdę nie wiem, czy my jesteśmy jako dzielnica zobowiązani do czegoś takiego, bo nie ma zarządzenia, nie ma procedury. Jak to tak naprawdę wygląda, jakby, że tak powiem, no, w uchwalaniu przyszło rocznego budżetu uchwalić tak, jak uważamy my? Znaczy, powiem w ten sposób. Skarbnik trzyma pieniądze i prezydent podjął taką decyzję. I w związku z tym pewnie nie ma co dyskutować. Ja kiedyś miałam taki przypadek, że gdzieś tam ktoś pojechał w ramach konkursu grantowego na jakieś wypoczynek, dzieci pojechały i nie dostały później zwrotu pieniędzy, więc różne rzeczy widziałam wykonane u skarbnika i tak jak mówię, trzyma pieniądze, trzyma kasę i za wiele nie można z nim pewnie dyskutować. Skarbnik twierdzi, że to wprost wynika z ustawy o finansach, że tak ma być liczone zadłużenie w 2014 roku, że to się później może zmienić, co pewnie niektórych z nas może nie interesować, bo wiadomo, że wybory i różne inne rzeczy. Ale powiem też w ten sposób, że jeżeli chodzi w ogóle o zarządzenia dotyczące naszych zadań priorytetowych i powierzonych, to chyba większość z nich jest nieaktualnych, prawda? Że tam nie do końca to nie wszyscy się tych reguł trzymają, a także jednostka realizująca i czasami dzielnica i jakoś to się kręci. Ale wyraźnie mówię o tym dzisiejszym oszczerzeniu skarbnika, bo to jest istotne oszczerzenie i trzeba po prostu jak najwięcej przyłożyć sił, żeby coś w tym zgicie jeszcze uzyskać. Może akurat nie wasze zadania, tego nie wiem szczegółowo. Wasze zadania możliwe, że nie są zagrożone, ale tak mówię, proszę się dowiadywać, bo z dzisiejszej komisji nic dobrego dla nas nie wynika, dla dzielnic nie wynika. A jak jeszcze mam jedno pytanie, jak Rada Miasta tego on zapatruje się na projekt statutu i ordynacji wyborczej do dzielnicy, co jest przygotowywane. Nie wiem, na którym to już jest etapie. Powiem tak, że jest to chyba w tym całej fazie ta ordynacja i chyba zostanie uchwalona i nic nie widzę, żeby tam jakieś były zmiany. Natomiast dzisiaj przyszły. Ale to bardziej dotyczyło statutu miasta. Przyszły pisma z kancelarii premiera, że zgadza się na dostęp jawny do wszelkiej informacji, czyli każdy mieszkaniec, który przyjdzie, to jest czasami uciążliwe, ale każdy mieszkaniec, który przyjdzie i poprosi o dokumenty, musi mieć udostępnione i to jest jasno powiedziane. Więc to jest taka mniej dobra rzecz. Natomiast także było mniej dobre, bo czasami kłopotliwe, jeżeli chodzi o Oszołomów. Przepraszam, że tak mówię, ale doskonale się rozumiemy. Natomiast druga rzecz, to dotyczy, ale to już było wystąpienie prezydenta i na razie nie rozpatrywaliśmy tego, dotyczy archiwizacji zapisów dźwiękowych sesji, takich różnych rzeczy. Ale to. Póki co jeszcze statut dzielnic nie jest zmieniany, są przymiarki, ale dopóki nie zostanie uchwalony do końca wszelkich zmian w statucie miasta, statut dzielnic pozostaje bez zmian. W związku z tym
ani nikt nie będzie reformował ilości dzielnic, ani nie będzie reformował ilości radnych, bo ilość radnych wynika z ustawy, a nie z żadnych uchwał Rady Miasta, więc możecie być spokojni, że 21 radnych będzie w naszej dzielnicy dalej. No, natomiast jeżeli chodzi o ordynację, to pewnie jest najważniejszy i chyba najgorszy ten problem związany z zameldowaniem i z tym, jak kogoś się zweryfikować. Ale nie pamiętam, proszę, może postaram się odpowiedzieć, jak to jest. W mailu w każdym bądź razie nie wiem, czy prawnicy miejscy się już na ten temat wypowiedzieli, jak to należy traktować. To jest tutaj właściwie największy dylemat. Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ są wstrzymane procedury tam uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania do czasu uchwalenia studium. No nie wiem, jaki wyjątek, czym zostało uzasadnione procedowanie dla Bieżanowa Drożdżowni, dla Libanu, dla kampusu trzeciego. No jednak coś się w tym kierunku dzieje. Tak, ale one się zaczęły dziać wcześniej trochę, bo tam jest jeszcze, ja przynajmniej wiem, że jest plan zagospodarowania Lubomirskiego, czyli Szkieletora, no bo one były troszeczkę wcześniej wystąpiły. Natomiast proszę mi wierzyć, ja też jestem w takiej sytuacji, że te wszystkie dziury czy podwórka w terenie Grzegórzy ludzie chcą zabudowywać i to nie jest najszczęśliwszy moment, więc w związku z tym na pewno tego będę pilnować i dlatego też moje częste kontakty z panią Koterbą. Jak tylko coś będę wiedzieć, pamiętam o tym, obiecuję, że... No i jest zresztą jedną rzecz, którą przeczytałam dzisiaj, ale też z takiej korespondencji. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiele planów zagospodarowania, które są już uchwalone, będzie trzeba poprawiać w związku z tym wejściem w studium. Także wygląda na to, że się zrobi trochę obstrukcja jakaś taka poprawkowa, no bo jeżeli będzie większość planów dopasowywanych do studium, już teraz wiadomo, że są one niezgodne z przyszłym studium, no to ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie umiem sobie tego wyobrazić, ale mam nadzieję, że przyjdzie pan stawowy i wam na te pytania odpowie, bo ja nie jestem w Komisji Planowania Przestrzennego, dlatego może moja wiedza jest taka trochę ograniczona. Dziękuję. Dziękuję. Miłych wakacji państwu życzę, a po wakacjach się pokaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na początek chciałbym wprowadzić.